Assassin's Creed udowodniło kilka rzeczy. Że można wylansować nową markę w obecnych czasach, że historycy naprawdę mogą się przydać przy produkcji gry oraz że możliwe jest stworzenie trylogii w 5 częściach. Seria jest praktycznie u schyłku, inne odsłony będą pewnie jeszcze większymi spin-offami niż Revelations. Można więc teraz ocenić finał historii Assassinów według Ubisoftu. Po corocznym raczeniu nas odsłonami, w których m.in. animacje pamiętały jeszcze czasy Altaira, jesteśmy raczeni nowym silnikiem oraz atrakcyjniejszymi ruchami. Wszystkie ciosy kończące zostały wyrzucone i nagrane na nowo. Nawet szybki bieg wygląda inaczej. O grafice i technikaliach Anvil Next można by długo rozważać. Widać, że to nowy silnik, bo poza ulepszeniami grafiki czy ogólnie świata, darzą po oczach błędy. Na konsolach mamy do czynienia z pojawiającymi się NPC-tami, doczytywaniem się partii budynków czy dziwną ziarnistością. Dużo lepiej wyglądają wnętrza budynków. Jak na tak otwarty świat mamy mnóstwo szczegółów. Mimika postaci czy głosy są bardzo dobre, a animacja wiadomo, mistrzostwo. Jeśli zaś chodzi o same założenia. Poznajemy nowego bohatera w nowej epoce, wyposażonego w umiejętności niedostępne dla swoich przodków. Raton Haketon, czy prościej Connor, to w połowie Brytyjczyk, w połowie Indianin, który zostaje umieszczony nie tylko w odwiecznym starciu asasyni Templariusze, ale też w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zostaje on nam przedstawiony podobnie jak Ezio, od najmłodszych lat, przez dziesięciolecie swojego życia. Fajne jest to, że naprawdę różni się on od swoich przodków. Ma własną motywację oraz przekonania, których broni. Nie wyeksponowano wątku braku przynależności bohatera, że czuje się obco w obu środowiskach. Dla Connora od początku do końca na pierwszym miejscu jest jego plemię. Jest też trochę naiwny, ale na tyle młody, że w sumie tak jest w porządku. Dla wielu wadą miała być epoka trójki i miejsce akcji, jako odstające od poprzednich części. Jest mniej miast. Boston i Nowy Jork tak nie zachwycają co lokacje wcześniejszych gier. Ja kupuję tłumaczenie o różnorodności potrzebnej serii, bo w końcu śmigam po drzewach, dziczy i dużo czasu chodzimy po ulicach. Ale wysokich wież nigdy nie zabraknie. I wspomniane lasy. Connor potrafi polować na zwierzęta i śmigać po gałęziach. Jest kilka narzędzi ku pozyskiwaniu zwierzyny, ale obszar zwany pograniczem jest traktowany jak trzecie miasto. Powraca rozwój własnej bazy wypadowej. W dodatku kasa nie wpada nam automatycznie, bo dodano prosty system handlu. Fabuła jest ciekawa i zajmująca. Bardzo umiejętnie wpasowano ją w realia historyczne. Poznajemy oczywiście kilka realnych postaci oraz bierzemy udział w ważnych wydarzeniach tego okresu. Kolejnymi nowościami są różne pory roku, co głównie widać w zimie, oraz bitwy, których w sumie jest mało i tylko jedna oddaje skalę nowego silnika. Ale obiecanego 1000 postaci naraz nie uświadczymy. Walkę czy ogólnie sterowanie przemodelowano. Nie musimy już naciskać dwóch przycisków naraz, co w sumie wychodzi na plus. Na plus liczę też misje morskie, gdzie kierujemy statkiem. Sterowanie i wszystkie czynności są odpowiednio proste i przyjemne. Całość zasługiwała na bonusową minikampanię i ulepszenia. Świetna jest sandboxowość Asasyna. Dużo alternatywnych aktywności jest naprawdę przyjemnych, po prostu ma się ochotę na kilka chwil zboczyć z głównego wątku. Poza zapychaczami mamy poszukiwanie mieszkańców do naszej osady, rekrutację Asasynów, zdobywanie fortów, czy całe wyreżyserowane misje otrzymywane ze znajdźki. Szkoda tylko, że nie jesteśmy w żaden sposób motywowani do tych aktywności. Denerwuje mnie wątek współczesny. Desmond doczekał się kilku prawdziwych misji, ale są one dodane na siłę, dodatkowo tempo pracy zespołu jest zdecydowanie zbyt leniwe jak na finał. Nie czuć napięcia, ma się wrażenie, że będzie jeszcze cała gra na takie atrakcje. Ale koniec głównego wątku serii następuje i po całości zawodzi. Miałem wrażenie, że po Brotherhoodzie zmienili się scenarzyści, którzy zlali kilka wątków. Całkowicie neutralnie podchodzę do multi, które znów nic się nie zmieniło, a nowy tryb i namiastka koopa to za mało bym spędził przy nim tyle czasu, co przy sieciowym segmencie Brotherhooda. Assassin's Creed 3 wznosi się jakościowo gdzieś na poziomie najlepszej gry serii, ale nie mogę z całą pewnością okrzyknąć jej numerem 1. Do tego typu rozgrywki zdążyliśmy przywyknąć, a historia Connora jest po prostu tym, co w asasyńskiej serii najlepsze. Tylko tyle i aż tyle.